Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej edycji Influenceriady, czyli turnieju, w którym wyłonimy najmądrzejszego z tej oto piątki, ale do nich przejdziemy za chwileczkę. Na samym starcie oczywiście musi polecieć jakiś żarcik, jak to wiadomo, teleturniej. I moi drodzy, dlaczego bałwanki nigdy nie kłócą się o święta? Bo zawsze się dogadują, żeby być cool. Mega kurwa dobry żart. Moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy teleturniej, no to mało szczytny cel, bo będziecie chłopaki grać o 50 tysięcy na dom dziecka, który wy wskażecie, i federacja, żeby była transparentna, to po prostu na social media później pokaże, jaki to jest konkretnie dom dziecka. Nagrodę ufundował Fame XGBS i wy widzowie, bo możecie wysyłać donaty, które również zostaną przekazane do nagrody. No i co? Trzeba rozpocząć. No to dodaj, że my też charytatywnie to robimy. No dla tak, no chłopaki wiadomo, że charytatywnie to robią. No. A jakby inaczej. Musimy zacząć od naszych uczestników. Pierwszym uczestnikiem, z tego co widzę, pan Alan. Skąd do nas przyjechałeś i jakie masz zainteresowania? Cześć, jestem Alan. Przyjechałem z Warszawy, ale ogólnie jestem z Olsztyna. Jakieś zainteresowania? Dziewczyny, mało lat. Nie, żartuję. No oczywiście sporty walki. No i muzyka. Kolejnym uczestnikiem, pan Nathan. Cześć, jestem Nathan. Pracuję w banku, zajmuję się po prostu księgowością i dzisiaj przyszedłem pokazać wszystkim moją wiedzę oraz inteligencję. No niestety dobrali mi drużynę, jaką dobrali, ale myślę, że dam radę. Kolejnym uczestnikiem jest pan Jose. Witam wszystkich, pochodzę z Polski, z Warszawy konkretnie, zajmuję się, co miałem tam odpowiedzieć, weź skąd jesteś, jakie masz zainteresowania? Interesuję się muzyką, jestem z Warszawy, no i to wszystko. Kolejnym uczestnikiem pan Piotr. Dzień dobry. Skąd jesteś, jakie zainteresowania? Pochodzę z Dębicy, obecnie mieszkam w Rzeszowie. Moje zainteresowania to wędkarstwo, gry komputerowe, sporty walki i hodowla jedwabników. Hodowla jedwabników. Bardzo fajne zainteresowania, panie Piotrze. Bardzo fajne. No i ostatni uczestnik. Hello. Najbardziej wiekowy, ale pewnie też największa wiedza. I coming from London, to big city, so I am first time here. Nazywam się Dariusz Kazimierczuk. W wolnych chwilach oglądam sobie mecze Nottingham Forest i czasami od czasu unboxingi Norberta Gierczaka. Piękne zainteresowania. Moi drodzy, skoro poznaliśmy już przeciwników, możemy przejść do pierwszej rundy. A czy moglibyśmy telefony tu odłożyć? Tak. Nikt... Fajnie by było, jakby każdy dał aby telefon faktycznie. Tutaj. Nie mam telefonu. Tak, tak. Daj, daj. No ja mam schowany, także spoko. Alan, twoja kolej. Dziękuję, to będzie uczciwa rywalizacja. Dobra, przechodzimy do rundy pierwszej. Dobra. Za chwilę, chłopaki, zadam wam pytanka i to są pytania z wiedzy ogólnej generalnie. Za prawidłową odpowiedź dostajecie 10 punktów, za nieprawidłową 0, a za odpowiedź nie wiem i tego typu, jak będziecie się chcieli wykręcać, Alan, to do ciebie, bo... Czemu ja? No bo ty już na backstage'u coś wspominałeś. To... Ja nie wiem, o co ci chodzi. Za pytania nie wiem, macie minus 10 punktów, chłopaki. Więc myślę, że możemy teraz rozpocząć rundę pierwszą. I tak, losujemy sobie pytanka i zaczynamy. Ty losujesz, czy ja losuję? Jeszcze raz? Ty losujesz, czy ja losuję? Nie, ja mam po kolei, od lewej do prawej lecimy. Pierwsze pytanko do pana Alana. Jak miał na imię Napoleon Bonaparte? Kurwa, Napoleon. Jest to poprawna odpowiedź. Brawo, panie Alanie. Pytanie drugie do pana Nathana. 4 plus 2 podzielić na 2 plus 1, ile to jest? Powoli. 4? Masz tutaj. 4 plus 2. A, dobrze, że na mnie to nie trafiło. Okej. Okay. Wiadomo, że najpierw jest mnożenie, prawda? To jest rzecz oczywista. No, tak, nie ma tutaj mnożenia, Natanie. W ogóle, wiesz, no, już ci odpowiadam na to pytanie, Kubo, nie ma problemu. A czy się dzieli 2 przez 2 najpierw? No może? Nie. Czy dzielenie jest pierwsze, czy mnożenie jest pierwsze, ale dzielenie nie. Nie, dzielenie też jest pierwsze. 2 podzielić przez 2 to jest... O kurwa. No. Ale po chuj tak gadasz. Zaraz, może tobie zadam pytanie zaraz. Natanie, proszę odpowiadaj, bo tutaj czas. 2 podzielić na 2 to jest 1.
4 plus 1 to jest 5 plus 1. Czemu ja kurwa dostałem matematyczne w ogóle? No stary, to... 4 plus 1 to jest 5, plus 1 to jest 6. I czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Zgadnij. Kurwa, no nie. Tak. Jest to, 6 jest twoją ostateczną odpowiedzią. Jest to poprawna odpowiedź. Przechodzimy do chciałem po prostu pana Jonesa. I akurat będzie tak, że ja się będę pierdolny. Dobra, dawaj. Panie Jonesa, przeliteruj słowo mężczyzna. M. Błędna odpowiedź, panie Josefie. Błędna odpowiedź. Przechodzimy do pana Piotra. Panie Piotrze, jak mówi się poprawnie? Słowacja czy Słowenia? Słowacja i Słowenia to są dwa różne państwa. O. Prawda. Dobrze, jest to poprawna odpowiedź, panie Piotrze. 10 punktów na pana konto. I teraz, panie Dariuszu. W którym mieście znajduje się wieża Eiffla? O kurwo. W Paryżu. W Paryżu jak najbardziej. 10 punktów na konto pana Dariusza. Ej, kurwa, szczerze? Dlaczego ja dostałem jedynie matematyczne? Spokojnie. Chuja robimy. Co w chuja robimy? Nie mów tak. To jest live charytatywny. No dobra, niech będzie. Gadłeś, cicho być. Lecimy znowu do pana Alana. Panie Alanie, proszę wymienić po angielsku pory roku. To nie znam angielskiego. Bo ważnie, nie? Minus 10 punktów. Dlaczego? No bo to nie, to jest odpowiedź, nie wiem, możesz spróbować. Możesz nie, spróbować. Nie chcę, bo będą śmiechy, nie chcę. No nie ale chcę. No, dawaj. Spróbuj, nie cokolwiek. Chcę, nie chcę. Ej, to jest trochę takie nie w porządku. No to mówi, że nie chcę, to nie chcę, no kurwa. No, ale no mam minus 10 punktów według regulaminu, no, i tyle. Lecimy dalej. No to minus 10 punktów na konto pana Alana. Przechodzimy do pana Natana. Natan, podaj chemiczny wzór wody. Nie. Czemu mi tak nie zadaje? Ale cicho. Nie rób się pip najpierw. H2O to jest tlen. Nie. H2. O. Tak. Nie. Jaka jest odpowiedź, panie Natan? Kurwa, H2O, no. H2O. Tak. Jest to poprawna odpowiedź, panie Natanie. Kurwa, no bo była taka bajka z tymi... Z ręki H2O. No, kurwa, no. Ja próbuję, no. No wyglądasz... Dzisiaj prezentujesz się jak jedna z nich. Kto był wspaniale. Kto był pierwszym prezydentem Polski? Radykale, nie? Panie Josefie. A można mieć punkty na minusie? Można. No. Można, no ty miałeś 10, masz 0. No. Ale nie, czy w ogóle od zera można jak mieć minus coś? Można. Tak? Można. Dobra, jedziesz. Panie Josefie, pytanie do pana. Co w matematyce oznaczamy symbolem H? Z angielskiego jest wzięty ten symbol, żeby podpowiedzieć. Wiedziałem, kurwa, szkoły nie skończyłem. Widać. Ja za blisko stoję ci. Panowie, live charytatywny. Nie świnuj. Live charytatywny. No robię, co ty? Wcześniej. Dobra, ten... No jakbyś tak miał? Czy możesz strzelać? Ja nie znaję. No ale to wiesz, to wtedy minusowe punkty będzie. Dawaj, to będę pierwszy od końca. To dla dzieciaków robię, mamy no, się pośmiać. A spróbuj, z angielskiego H. Ja ci powiem, hide. A co to kurwa za podpowiedzi? Dobra, dawaj, leć dalej. Dobra, ja minus 10 punktów ja na konto pana Jose i przechodzimy do... Wysokość. Tak, wysokość. No. Jak najbardziej, to jest poprawna odpowiedź. Przechodzimy do pana Piotra. Panie Piotrze, co jest większe? 3/5 czy 0,6? 3/5 czy 0,6? Tak. No to wiadomo. Ja nie wiem, co jest... Chyba takie mi pytania. 3/5 czy 0,6? Łatwe to jest. Panie Piotrze. No 3/5. Jest to definitywna odpowiedź, rozumiem. Jest to błędna odpowiedź, bo są takie same. Kurwa. No 3/5 po prostu wiesz, dajesz sobie do dziesiątki, wtedy masz 0,6. I to masz 0,6. Dobra, no. Zero punktów, przechodzimy do pana Dariusza. Lepsze zero niż minus. To prawda. Panie Dariuszu, z jakiego zwierzęcia powstaje słonina? Kurwa, jakie pytania. No, jest. Z czego? Porka. Ze świnki. Tak, jak najbardziej.
Jest to poprawna odpowiedź. 10 punktów na konto pana Dariusza. Ja już wiem, jaka to była akcja. I przechodzimy. Ja wiedziałem, że to jest zły pomysł dla Kilo. Czy będzie to zły pomysł? Zaraz zobaczymy, panie Alanie, bo przechodzimy do pana właśnie z pytaniem. Ja już widzę te memy, nie? Ja już widzę te memy. Panie Alanie, kolejne pytanie. Z czego powstają rodzynki? Kurwa, z drzewa, ty. Jak z drzewa? Z winogron! Z winogron! A winogron gdzie rośnie? Kurwa, z drzewa. Mocne, mocna odpowiedź. 0 punktów niestety, panie Alanie. Przechodzimy do pana Natana. Panie Natanie, czy Ziemia kręci się wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi? Proste. Ziemia się kręci wokół własnej osi. No. No, czyli... Zaraz ci powiem. Czy Ziemia kręci się wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi? Mogę sobie przemyśleć to? Tak, jak najbardziej. Wizualizować sobie to? Zamknę oczy. Czy Ziemia kręci się wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi? To Ziemia się kręci. Wokół Słońca. No. Tak, Słońce się nie rusza, Ziemia krąży wokół Słońca. No. Jest to poprawna odpowiedź. Panie Jose. Ja zdałem szkołę. Pytanie kolejne. Powiedział pan, że pan jest z Polski, więc pytanie tematyczne. Kto jest autorem tekstu hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrowskiego? Mazurek Dąbrowski. No nie, jest to błędna odpowiedź. Józef Wybicki. Kto? To Józef Wybicki. Jest to poprawna odpowiedź? Tak. Jest to panie Piotrze, kolejne pytanie do pana. Jaki jest główny składnik risotto? Ryż. Kurwa, poprawka. Kurwa, już to hopy. Ale ja. Amerykański luz. Kurwa. Ja już się stresuję. Kurwa. Jest to poprawna odpowiedź. 10 punktów na pana konto i przechodzimy do pana Dariusza. Mieszkańcy Polski to Polacy, a mieszkańcy Indii to? Hindusi. Jest to poprawna odpowiedź. Jańcy. Myślałem, że powiesz Indianin. Nie, to jest myk. Komplet. Na razie komplet po trzech pytaniach pana Dariusza. Zjada was wiedzą. O nie, pan Natan również. Pan Natan również, przepraszam. A mój bajer. Panie Natanie. Dobrze, panie. Nie Natanie. Podpróbować. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Pan Alan. Ile lat to jeden wiek? Czemu nie ma? Kurwa, jakie proste. Jeszcze raz? Co? Jest to poprawna odpowiedź. Brawa dla pana Alana. Kurwa, ja pierdolę. Panie Natanie, kolejne pytanie. Ile zer jest w milionie? Kurwa. Kurwa, no co to za pytanie? Bo teraz mówię ci, że... Gdzie mogę pisać? Panowie, no... Ja rozumiem, że to jest dla was mega łatwe pytanie, bo walczycie we frikach, więc wiadomo, że ile zer w milionie to łatwe pytanie, ale Natan musi policzyć. Ojej, no na pewno nie 6. Żartuję, 6. 6. Jest to poprawna odpowiedź. 10 punktów nie na swoje konto. Pisać, kurwa. Panie Jose. Od razu uprzedzam wszystkich, że to jest jakieś fake, to podłożone. Specjalnie, żebym nie wygrał. Ja specjalnie się przygotowałem na wszystko inne. Ja też książkę dostałem przed specjalnie. Dawaj, jedziesz. Panie Jose, co oznacza skrót ONZ? Jest to dosyć ciekawe pytanie, bo wiem, że masz numer z BDSM, gdzie jesteś na ficie i numer nazywa się ONZ. Więc jestem bardzo ciekawy, czy znasz odpowiedź na to pytanie. Czekaj. Czekaj. No jesteś na numerze ONZ, więc powinieneś wiedzieć, co to znaczy, nie? Podjeżdżacie jak ONZ. Nike. Obrona narodowa? Coś tam? Zbrojna Nie, jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych. 0 punktów. Przechodzimy do pana Piotra. Patrz, panie Piotrze, to jest... W Afryce coś... Panie Piotrze, wiedza z życia ogólnego, którą na co dzień stosujemy. Trzyma pan plastikową butelkę i chce ją pan wyrzucić do kosza. Do którego koloru powinna ona trafić? Żółtego. Jak najbardziej, do żółtego kosza. Brawo, panie Piotrze, 10 punktów na pana konto. I przechodzimy do pana Dariusza. Panie Dariuszu, czwarte pytanko. Ile tygodni ma rok? Tygodni. Tygodni, tak. Łatwe.
Ile tygodni ma rok? Pytanie do dzieci. Co jaja robicie, kurwa? 48? Nie, jest to błędna odpowiedź. Tygodnie 52. Przechodzimy. Ostatnia tura. Przechodzimy do pana Alana. Panie Alanie, jaka jest przybliżona wartość liczby pi? Kurwa, to start. Takie pytania, serio. Kurwa, nie wiem, ty. No i nie, panie Alanie, no, czekaj, zamknij, proszę sprawę, czekaj. Bo minus 10 będzie, mniej czekaj. Więcej. Ja pierdolę, to jest, właśnie to jest to, że jak ty wiesz, ale się stresujesz. No 3. No i jeszcze, i końcówkę, jakbyś jeszcze miał powiedzieć, bo 3 faktycznie, przecinek ile? A też powinien mu to uznać, bo to by się przybliżona wartość. No właśnie. To jest przybliżona wartość. No przybliżona jest ta... Nie no, ta liczba generalnie aha, w przybliżeniu no tak, jest w trochę inna. Się kurwa... Ta. Do dwóch miejsc po przecinku. 3,12? Uznam. Uznam. 3,14 uznam. Dam 10 punktów. Mógłbym coś powiedzieć, ale... Słuchamy. Panie Natanie, zamieniam się w słuch. Co chcę wam powiedzieć? Chcę powiedzieć, że to jest ukartowane lekko. No kurwa, a ty... Ja jestem naczelnym podprówaczem. No to wybierz tak lepę, kurwa, to po prostu się... A przestańcie, ja panowie. Ja internetowym, wiesz kim, także... Konfidentem. Tak. Tak. Nie dobra. Wstydzę się tego. Dobra. Natan, jak teraz dobrze odpowiesz na to pytanie, no to będziesz miał premiowane też 10 punktów, nie? Czyli będziesz miał 60 łącznie, nie jeśli odpowiesz dobrze. Nie ma problemu. To leci pytanie do ciebie. Wymień wszystkie kraje, z którymi sąsiaduje ja Polska. Pierdolę, jakie kurwa jakoś... Na pewno to jest Rosja. Na pewno to jest Ukraina. Tak. Na pewno to jest Białoruś. Tak. Na pewno to są Czechy. Jak najbardziej. Na pewno jest to Słowacja. Jak najbardziej. Na pewno są to Niemcy. Tak. I jeszcze? Węgry. Fochuj mu. Jakie Węgry? Jeszcze jeden kraj. Poczekaj, mogę... Co, nie? Kurwa, jakie Węgry, kurwa. Co ty... Polak, Węgiel, dwa bratanki. Białoruś, Litwa, no. Litwa, no. Tak, jest to poprawna odpowiedź. 10 punktów na pana konto. Kurwa, ja bym ten, czy zgadzam? I ląduje na twoje konto również 10 dodatkowych bonusowych punktów za wszystkie poprawne odpowiedzi w tej rundzie. No, to jest dyskryminacja. Panie Jose, proszę tak nie mówić. Tak lubiłem. Ja cię dalej lubię, panie Jose. Więc zadam panu pytanie, które... A tego to się dla dzieciaków nie robi, nie? Musi... Panie Jose, musi pan teraz... Dodamy. Wiedzieć już to pytanie. To już, no, jak teraz ma się włoży, no to zwątpię. Po co ci głowa, jemnią. Co odkryła Maria Skłodowska-Curie? Co, kurwa? Po co ci głowa? Zajebać ci na łeb? Ej, chłopaki, live karytatywny, no dobry. Kurwa. Czy kurwa, naprawdę, przy... Nie róbcie. Nie, kurwa, że... No zajeb. No nie rób. I na policję chcesz pójść? Chcesz mi zajebać? Nie, na programy... Natan! Zajeb. Na programy... Natan, Jose! No zajeb. Natan! Ale ja każdy, ej, zauważyłem, każdy chce mi zajebać i nikt mi jeszcze nie zajebał. Ale to, ty, no, ja, kurwa, jak mi ale to powiem, jest ja live dla dzieciaków, moi drodzy, kurwa. Ale mówię, u mnie jest lina, ja mogę, wiesz, nie chcieć teraz, ale powiesz coś za sobą za dużo i pójdzie z automatu, nawet nie, będziesz będę wiedział. Będę karany. Dobra, jedziesz. Dziękuję za uspokojenie emocji, panowie. Zadaję pytanie, powtarzam w sumie. Co odkryła Maria Skłodowska-Curie? Jeszcze za sygnały. Kurwa, garnek czy mopa? Co? Garnek czy mopa? Odkryła Rati Polon, ale 0 punktów, przynajmniej minus 10. Ty, ale bo ja mam, kurde, przypytujesz mnie z polskiego, stary. Ja ci, kurde, mówię, że z szkoły nie skończyłem, ale ty mnie z polskiego. Spokojnie, za chwileczkę będą inne pytania i będziesz mógł się inaczej wykazać. Się, nie wiem, ile trzeba... Tą rundę kończysz z minus 10, ale nie ma źle, no nie ma źle. Dobra, jest. Panie Piotrze, kto namalował Mona Lizę? Leonardo da Vinci. Jak najbardziej, panie Piotrze, 10 punktów na pana konto, ale zeszło ciśnienie z pana. Ja pierdolę, bo ja mam takie przejebane pytania. Ale to było takie... A czemu takie... on ma, kurwa, leży wieża Eiffla, kurwa? Pytanie były, pytanie były rozlosowane losowo. Da Vinci, a Eiffla. Pytania były rozlosowane losowo, moi drodzy. Panie Dariuszu, pytanie historyczne. O. Racji na wiek, myślę, że pan będzie znał odpowiedź na to pytanie i tutaj nie. Tutaj pan... Odpowiedział raz błędnie, tak? Z tego, co pamiętam. No, ty... Więc tutaj premiowanych punktów nie będzie, ale
Pytanie brzmi następująco. W którym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? Sorry, czemu kurwa? Na telefonach siedzą, ja kurwa? No i na telefonach siedzą. Co to kurwa ma być? Zatwiam. Ale oni już nie mają pytań, więc spokojnie. Nie mają pytań, to nie mają pytań. Ale będę ich po łapach. Pytanie. Po łapach ja będę bił. Ja będę kurwa siedzieć na telefonie. Nie no, panowie, kurwa, proszę. Się nie mogę skupić. Do właśnie, ja. Właśnie. Na telefonie, ja też będę. Cio teraz. Dajmy szansę panu Darkowi odpowiedzieć na to pytanie. W którym miejscu, w którym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? Grunwald to było... Czekaj, kurwa. 1410? Ja, 1410 jest to poprawna odpowiedź. Brawo, panie Dariuszu. Stwierdzi mi to, kurwa, tutaj. I moi drodzy, takim oto sposobem zakończyliśmy pierwszą rundę. No, może... Ej, nie będziesz pytań? Nie będziesz pytań? Nie było ustawione. Będą. Tak było ustawione. No, Mona Lisa jest, kurwa, easy money. Easy money. Dobrze, podsumujmy sobie tą rundę. Z 20 punktami pan Alan kończy pierwszą rundę. Pan Nathan z punktami 60. Premiowane punkty jako jedyny. Pan Jose, minus 10, ale to jest do odkucia. Liczymy na pana Jose w drugiej rundzie. Pan Piotr. Punktów 40 i pan Dariusz również punktów 40, więc miejscowo wygląda to pierwsze miejsce pan Nathan, drugie ex aequo pan Piotr i da pan Dariusz, trzecie Alan, czwarte Jose. Dobrze, i takim oto sposobem możemy Jose? Przejść do Jose? Drugiej rundy. Mourinho. Jose? Mourinho. Jose Arcadio Morales. Ta. Luis Nazario Felipe Scolari. Chłopaki, zasady drugiej rundy są bardzo proste. Za chwilę otrzymacie kartki, długopisy już macie. No a waszym zadaniem będzie narysowanie karykatury prezesa Rozpary. No kurwa. O. Dawaj, dawaj. Włodarz Rozpara. I który tak. Podobniejszy do wygrywa, czy co? Tak. Pierwszą tak jakby eliminację zrobię ja, już? Jeśli będę uważał, że jest po prostu... Już można malować? Któregoś z was... Poczekajcie, jeszcze nie. Ale to nie możesz pokazać zdjęcia, który to teraz jest. Jeszcze raz? Nie. Który to teraz jest? No, Krzysztof. Arabsport. Medyk. Dobra. Arabsport, dobra. Ja. I teraz tak. Nie rysuj, Nathan. Nie rysujcie dole, bo mnie poczekajcie, bo to jest ważne. Ja wam powiem czas start, będziecie mieli minutę na to, żeby narysować. Minuta? Minuta. Ja wam będę po prostu, po tym jak narysujecie, ja jedną osobę wyeliminuję po prostu, jeśli stwierdzę, że narysowana i chujowie, to ona odpada, a resztę zagłosują widzowie na ankiecie na czacie, które miejsce zdobywacie. Czwarte miejsce 0 punktów, trzecie 10, drugie 20, pierwsze miejsce 30 punktów, ale to zobaczymy już za chwileczkę. Ty, jakie fajne to bitwy. No to co chłopaki, czas, start, minuta właśnie się rozpoczęła. A wy, moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć galę Fame Reborn, to zapraszam was na fame.tv, kupujcie pay-per-view. Będziecie mogli zobaczyć tam pojedynek Piotrka Szeligi, Nathana. Ale co? Do mnie mówisz? Ty rysuj, skup się na rysowaniu, do widzów mówię, wiesz? Na czacie również wyświetlam wam się link do donate'ów, gdzie możecie wpłacić na cele charytatywne, które zostaną przekazane na wybrany dom dziecka. Kurwa, nie da się zmazywać tego. Zawodnika. Panowie, nie, no. 15 sekund, nie da się zmazywać. Jeśli popełniłeś błąd... No to fajnie, że mówisz teraz. Panowie, 5, 4, 3, 2, 1. Długopisy w górę. Odkładamy, odkładamy. I proszę o prezentację obrazków. Pierwszy pan Alan. No, jest to fajny rysunek, panie Alanie. Widać, że tutaj na plastyce pan się nie opierdalał. Druga osoba, pan Nathan. No kurwa, nie wiedziałem, że nie wiedziałem, że się zanazywać nie da i chciałem zobaczyć, jak będzie z włosami wyglądał. Fatalne obrazy. Pan Jose. O, tutaj już klasa, klasa rysunek. Świeżo obcięty. Panie Piotrze. Postarzał się trochę pan Krzysiu, ale no, nie ma źle. Panie Dariusz. Mi się wydaje, że najlepszy element tego rysunku jest po prostu te takie... Okej, okay, proszę czyli wskazać. Mały, bo małe, ale... Małe, bo małe, ale... Ale coś takiego. Ale coś takiego jest.
Dobrze, no jak ja miał stwierdzić, kto zrobił najgorszy rysunek, no to w sumie bym powiedział, że Nathan. Ni chuj, to nie jest podobne. No kurwa, jeszcze nie jest podobne. Nie jest to podobne ale do pana rozpary. I się przyjrzy, to jest tam włosek. Więc tylko to jest taki większy trochę. Tak, Nathan, no niestety, muszę ciebie wyeliminować. Ty kurwa, ty wybrałeś to? Tak, to ja wybieram. Ale ty kurwa. No, bo pierwszą wybieram. Kim ty jesteś? Tak. Wybierasz. Jestem kurwa prowadzący, ty mogę sobie na to pozwolić. No dobra, masz szczęście. Pluto dziś ma zdjęty no, kurwa, kaganiec. Ty mnie nie lubisz po prostu. Dzisiaj post ci płaci, kurwa. Tak. Pluto ma dzisiaj zdjęty kaganiec, ten. Rozumiesz, widownia, co? Widownia zagłosuje za. Bo ty nie, ty, widownia głosuje na czterech panów. To jeszcze raz. Pana tylko Alana. Czy to nie jest podobne ani trochę? Nie. Okej, okay, dziękuję. Dobrze, rozpocznijmy ankietę na czacie, gdzie będzie czterech panów, czyli rysunek pana Alana, pana Józefa, pana Piotra i pana Dariusza. Pokażcie obrazki jeszcze raz, chłopaki, do kamery, jakbym mógł was prosić. I co wy myślicie o obrazkach swoich oponentów, jakbyście mieli powiedzieć? Co myślicie w ogóle o obrazku Nathana, po kolei, jakbym mógł powiedzieć? Alan? No kurde, nie wiem, tam brakuje paru tych. Uzębienia. Elementów. Pełnego uzębienia tam nie ma. Ale, a wiesz teraz na pamięć, ile zębów ma pan Krzysztof Rozpara? No wszystkie. Nie wiem, jak jest tam a skąd wiesz? No bo widziałem, jak się uśmiecha. A, to ja nie pamiętam. No, nie ma. Ja pamiętam. Do mnie się nie uśmiechał, to nie wiem. Józef, co ty myślisz o obrazku Nathana? No myślę bardziej, że jakby lusterko przyniósł. Oho. Piotrek, wiem, że na co dzień jesteście wrogami, ale live charytatywny, co myślisz o jego obrazku? Nie no, ewidentnie brakuje tam kilku szczegółów, na przykład uszów, kurwa. Nie kurwa, no bo ja... Faktycznie. Ja się na jajku wzorowałem. Ale ja mogę powiedzieć, czym ja wygrywam, wiecie co? Najbardziej charakterystyczna rzecz u Krzysztofa jest jego bródka. Tak. Która znajduje się tu na obrazku, dziękuję. Dobrze. Mamy 10 sekund do końca głosowania. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zakończamy głosowanie i moi drodzy, zwycięzcą z 30 punktami Józef Bratan wygrywa tą ankietę przez widzów. Drugie miejsce Alan Kwieciński. Dziękuję. Trzecie miejsce, ankieta mi zniknęła, drugie chujowo, no nie widzę, kurwa, reżyserka podpowiecie. Trzecie miejsce, pan Dariusz, Piotrek, no niestety miejsce czwarte, 0 punktów. No kurwa. I takim oto sposobem... A ile to jest punktów? Jak to jest przez rysunek? Ile ja jestem omnibusem najmądrzejszy, kurwa, z tego otoczenia, a ktoś przez rysunek. Ile ci dali? No widzisz, no tak to no wygląda. 20 punktów pan Józef, właśnie będziemy podliczać punkty. Czyli tak, drugą rundę kończymy z... Pan Alan, punktów 40, pan Nathan, punktów 60, pan Józef, punktów 20, pan Piotr, 40 i pan Dariusz, 50. I takim oto sposobem, moi drodzy, można przejść do rundy trzeciej. Przerwę nie ma? Nie, nie ma. Tu lecimy na żywioł, moi drodzy. Runda trzecia, chłopaki, to dokończ szota. No generalnie będzie tutaj łatwiej, bo będziecie mieli odpowiedzi A, B, C, D i to będzie mniej więcej wyglądało... Wodę czy wodę można prosić? Jeśli byśmy mogli prosić wodę, to fajnie by było. A poprosił? Nawet chłopakom, ale już mam... Dobra. Słyszysz ze stresu. Dobra, chłopaki, tłumaczę wam jeszcze raz, o co chodzi w rundzie trzeciej. Runda trzecia to jest dokończ szota. Będziemy mieli jakąś śnieżynkę, która dostarcza wodę, czy coś? No, pewnie będzie. Będziecie mieli łatwiej odpowiedzi A, B, C, D. Śnieżynkę. I generalnie to jakby na każdej rundzie, na dobrej odpowiedzi, macie do wygrania 20 punktów. Zbędna odpowiedź 0, wiadomo jak jest, nie? No i co? W taki oto sposób możemy sobie przejść, moi drodzy, do rundy trzeciej. Dopisz szybko. Czemu żeście nie przybrali wodzianki? Bo pewnie mamy, wiesz co, pewnie mamy sponsoring Pitbulla na fejmie, nie? Nie wiem, ale ej, uwierz mi, że w Pitbullu też są fajne stroje. Ej, no. Dobra, chłopaki, rozumiecie już o co chodzi. Za chwileczkę będzie leciał shot, Alan, więc prosimy o skupienie. A, tak. Mogę tam patrzeć? Shot będzie wyświetlany tutaj albo tu. No dobra. Więc obojętnie. Gdzie wolisz patrzeć, tam patrz. No i będziesz miał odpowiedzi A, B, C, D, co wydarzyło się dalej. Oczywiście przeczytam ci je później. Nie żartowałem. Ale dobra, zaczynamy w takim razie. Dziękuję. Jeszcze niech wodę rozleją i zaraz zaczniemy sobie. Wzięłabyś mi telefon, że ktoś mi podłączył, jak to nie problem? Dzięki. Mogę też prosić wody?
Nie, luz, tak jakby luz. Po prostu dużo pierdolej, sucho w ryju, wiecie, dobrze. Dobra, nic. Usłyszałem labrygą przez przypadek. Dawaj. Nie, dobrze. Pierwszy shot, lecimy. Co Esmeralda zrobiła po rzuceniu w nią butelki? Sorry, odstrzegasz to wszystko. To ty napompowana szmata. Napompowana. No i teraz. Co Esmeralda zrobiła po rzuceniu w nią butelką z wodą przez Linkiewicz? A. Zaczęła ją obrażać. B. Rzuciła się na nią, ale Boxdel ją zablokował i został przypadkiem podrapany na twarzy. C. Chciała rzucić szklanką w Linkiewicz, ale nie trafiła i szklanka uderzyła Boxdela. D. Rzuciła szklanką w Linkiewicz, ale nie trafiła i szklanka rozbiła się na podłodze. Ale łatwe. Klasik. Wtedy jeszcze Fame'u nie oglądałem. Za dużo tych szklanek. Jest to Fame 3, z tego co pamiętam. No i dobra, i co? I mówimy już? B. Nie, 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 to Alan. Tylko Alan. A, Alan. B. Okay. Przecież ty mu to powiedział, kurwa, dopiero. Odpowiedź B, tak? Czyli rzuciła się na nią. Zobaczmy w takim razie. No nie. Ale to jest błędna odpowiedź. Ale on powiedział B. Kuja powiedział, pierwszy kurwa powiedział, jaka jest odpowiedź. Ale już wydaje, że to będzie, że to byłaby odpowiedź numer 3, kurwa. Jak go kurwa nienawidzę, tak się z nim zgadzam. Ale z czym? Przecież powiedział ci kurwa, że. No powiedział kurwa B, a ty B. No, kurwa, ale to jest błędna odpowiedź. Kurwa, chłopaki, poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C, czyli chciała rzucić szklanką w Linkiewicz. Ale o tym to powiedziałeś przecież, to nie odpowiedziałeś czy? On B powiedział. B nie chcę, żeby powiedział. Kurwa. Kurwa. Dobra, ej, dobra, bo kurwa, źle się wysławiasz. No ja mam, ja jestem ze Śląska, a ty powiedziałeś, że to była odpowiedź numer 3, a on powiedział B? Ja! To czemu, kurwa, tak powiedziałeś? Ale ja mu nic nie podpowiedział, kurwa! Powiedziałeś! Dobra! Ale i tak odpowiedział źle! Panie Piotrze, proszę o spokój! Panie Piotrze, proszę o spokój! Zła odpowiedź, lecimy do pana Natana. Jestem królem frików. Lecimy z shotem. Na przykład mój Amstaff jest cudownym, delikatnym pieskiem. Misiu, ja to mogę być półtora sekundy obok ciebie. Ja się mogę uruchomić w ułamku sekundy. Misiu. Co dalej powiedział pan Jacek Murański do chłopaka z widowni? Ja tam koło ciebie mogę być w półtorej sekundy. No kurwa, no. Po co? Więc nie kozacz, ale... bo jeszcze mało świata widziałeś. Nie chcę ci zrobić krzywdy, więc lepiej odpuść. Ja też jestem spokojny, Misiu, do czasu. Kurwa, ale on ma za proste, ty. To jest tak. Ustawione. Misiu. Ja to mogę być u ciebie w półtora sekundy. Jest to poprawna odpowiedź? No, kurwa. Ja tam koło ciebie mogę być półtorej sekundy. Nawet byś nie wiedział kiedy. Ja jestem za przywróceniem pana Jacka do Fejmu. O tym podyskutujemy kiedy indziej, bo aktualnie mamy do rozegrania turniej, w którym teraz shot będzie dla pana Jose. Lecimy. Cześć Marcin. Tak. Odkąd przyszedłeś do frików, to się do mnie nie odzywasz. A kim jesteś? Nie wiesz, kim ja jestem. Nie udzielę odpowiedzi, kim jestem. A pamiętasz, że fajnie było w KSW? Kiedyś byłam dla ciebie wszystkim, kiedyś byłam dla ciebie najważniejszym. Dziewczyno, dla mnie wszystko. Ja ciebie nie znam. O kurwa! Nie znasz mnie? Nie wypierdalam! Poczekaj. Dobrze, oczywiście. Wypierdalam. Kim jesteś? Porozmawiam po galba. To ty to mówisz. No kurwa. I teraz tak. Kim była dziewczyna z nagrania? Była kochanką Marcina Wrzoska, była dziewczyną Wrzoska, przedstawiła się jako ambicja sportowa, czy była przypadkową dziewczyną, która nie lubiła Wrzoska i chciała mu po prostu zaszkodzić? Ja pierdolę, ty, no kurwa. Nie mogę powiadać. Co to jest pasikonik? Co to jest pasikonik? Pasikoników mi tu nie wyrzucać. No kurwa. No to tak najbardziej podejrzane, to dawaj te C. C, sprawdźmy. Dobrze. Kurwa, dobrze. Ja mam ambicje, ale nazwisko sportowa. Jest to poprawna odpowiedź, panie Jose. Jest to poprawna odpowiedź, panie Jose. Brawo, 20 punktów na pana konto. I lecimy do pana Piotra. Pamięć jest do wymiany. Ty dużo chyba ziółka tam popalałeś, nie? Mam nie oglądałem tego. Dokładnie 1:1. Nie wiedzą, co się dzieje dookoła nich. No. Spalony mózg to jest, no, przepalone stryk. Kurwa, co mi podobnie. To akurat ci współczuję trochę. Nie wiem, nie wiedział, co to jest. A jemu druga para. Nie, no, to już co. No i pytanie. W ogóle i chuj. Panie Piotrze. A palpitacja. Co zrobił później Unboxal? Chciał sprzedać liścia Nitro, ale Boxel zablokował cios. Rozpłakał się, nic nie zrobił, a następnie odebrali telefon od widza.
Odpalił się i zaczął wyzywać Nitro. Wydaje mi się, że nic nie zrobił, a następnie odebrali telefon od widza, bo przecież kurwa widziałeś, chłop, jak on wyglądał tam. Sprawdźmy to w takim razie. Chyba się popłakał. Zrelaksuj się, wiesz. Takie ćwiczenia. To może odbierzmy telefon. Jest, kurwa! Jest to poprawna odpowiedź. 20 punktów na konto pana Piotra. Jezus Chryste. I lecimy do szota z panem Dariuszem. Znaczy, nigdy w życiu nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner, kurwa, jest u mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. La Luna. No i co odpowiedział Wardęga La Lunie? Co zaczął pokazywać... Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Sprawdźmy. Co ty pierdolisz? O ja! Tak, jest to poprawna odpowiedź. 20 punktów na konto pana Dariusza. Ja jestem za petycją przywrócenia Laluny, tak jak pana Jacka. Jest to jedyna kobieta, ciekawa, która dymi we friku. Ciekawa propozycja. Panie Alanie, shot dla pana. Który ma minę, jakby chciał urwać tą głowę. Jakiego faulu dokonał pan Jacek Murański w walce z Arkiem Tańculą? A. Zaczął go szczypać. B. Zadał cios głową. C. Opluł go. D. Ugryzł go. Ugryzł go. Jak mój wujas. Musimy sprawdzić. Ma uchwyconą głowę. Ma uchwyconą głowę Tańculi. Stop. Ugryzł mnie. Tak, jest to poprawna odpowiedź, panie Alanie. 20 punktów na pana konto. I przechodzimy do pana Natana. Panie Natanie. A kto to jest? Japczan pas. I Pasut. Kurwa, ale w chuju mam. Ale teraz tak. Sorry, że wrócę. Ja to się dziwiłem, że go tam ugryzł. Jak on miał kurwa szczękę, ty. Jak on miał głową szczękę. Ale go ugryzł. Ale teraz zobaczymy, jak odpowie Natan. No, kurwa, tutaj również był faul. Bajsnął go. Jaki niesportowy ruch wykonał Japczan w walce z Pasutem? O kurwa. Kopnął go w krocze, wsadził palce w oczy, intencjonalnie miętosił jego kontuzjowane ucho, intencjonalnie nadepnął na jego kontuzjowany mały palec. Kurwa mać, szczerze? No to czekaj, muszę przemyśleć. To muszę to sobie wymyśleć, bo ja nie pamiętam tej walki. Ja nie oglądam walk takich ludzi. Czekaj chwilę. Kurwa, no. A mogę jeszcze raz ten film? Proszę, na chwilkę. Okej, okay. Oni stoją w takiej pozycji. Ja bym kopał w jaja pewnie, ale to nie jest odpowiedź. Albo z główki, jakbym był w takiej tej, nie wiem, z łokcia może. Dobra, odpowiedzi jakie są jeszcze, zobaczę. A, B, C czy D? Japczan w walce z Pasutem, ale kto kogo? A, Japczan Pasuta, okej. Okay. Tak. Kopnął go w krocze. Proste. 5, 4, 3, 2... Kopnął go w krocze. Jeden. Będzie. Nie kopnął wiem. Go w krocze. Kurwa. Sprawdźmy. Nie wiem. Miętosił ucho. Tak jest, miętosił uszko. Kurwa, nie wiem. Pasut miał w tamtym momencie kalafiora i po prostu intencjonalnie Maria. Był, ja był miętosik. Nie? Dalibyście mi pana Jacka, kurwa. To było głośno, głośne to było. To było bardzo głośne. No. A jeśli tego nie słyszał, także. Miętoszenie. Ale co gość miał w ogóle pomyśleć, będąc w takiej pozycji, żeby chłopa brać za ucho? Czy problem? Kurwa. Gdzie wady? Ja też bym podotykał kalafiora. Panie Józefie. Już jestem na to. Ale nie oglądaj telefonu. Tylko odpaliłem TikToka. Panowie, spoko. Kurwa. Dobra, panie Józefie, kolejne pytanie. Ja tutaj zaczekam się przed wam i wszystkimi, że będę miał ten pas, kurwa, prędzej wafla, czy później. Kurwa tego, ja władca piekieł, kurwa. Nie ty! Ja jestem największą gwiazdą w tej federacji! Teraz pierdolę, kurwa, was wszystkich! Słyszycie mnie tam, kurwa, śmiecie? Możecie szczekać o walkę ze mną! Ja jestem, kurwa, gwiazdą! Nie macie ze mną szans! Bez treningu cię rozpierdolę! Zapamiętajcie moje imię, Amadeusz Ferrari! I teraz pytanie do pana Józefa. Jaka była reakcja publiczności? Nastała krępująca cisza. Zaczęli klaskać i wiwiatować. Zaczęli się śmiać. Nic nie zrobili, bo po chwili Filipek zaczął do niego coś mówić. C znowu pan. Zaczęli się śmiać. Sprawdźmy. Mocno!
Płaca piekiem! Ale widać te śmiechy, no, więc ty... zaliczyłbym. No, zaliczyłbym. No raczej. Ja bym zaliczył, żeby było bardziej wyrównanie. Jak była cisza, to byłaby cisza. Ale to jest nerwowy śmiech po prostu, bo się bali. A nie, że się śmiali. Ja bym zaliczył za to, że... Ja się boisz Józefa, co? Co? Boisz się Józefa? Boisz się, fuj. Panowie, ja się żadnego z was nie boję. Cukiereczki po kolei. To sparring z każdym. Na razie mogę was porozpierdalać wy wiedzy, bo ja mam odpowiedzi, a wy nie. Leci shot do pana Piotrka. Nie ma dźwięku, moi drodzy. Więc... Taki. Nie ma dźwięku, nic. Zgaduj, zgadula. A wiem, czemu nie ma dźwięku. Jeszcze raz będzie leciał z dźwiękiem. Nie ma żadnych naszych shotów. W sensie zależy, wiesz, jak się ma szczękę założoną. Ja wam powiem tak, czy ja mam szczękę założoną? No. Nie, tak wyglądasz, sorry. Ale do kogo ty powiedziałeś teraz? Słucham? Do kogo ty powiedziałeś? Do ciebie. Słucham, jest moje, ty. Co wydarzyło się po pytaniu Gimpera? B, blago wodu. Sprawdźmy w takim razie. Po pierwsze, to frajerzy się tak do mnie nie odzywaj. Zrozumiałeś? Krótko z kukoldem. No mamy poprawną odpowiedź, 20 punktów na pana konto i przechodzimy do pana Dariusza. Gimper, bo ja... Twojego kolegę znalazłem z przeszłości. Bo ja nie wiem, czy ty mnie kojarzysz, ale... O kurwa. O Jezu. Co zrobił później ten chłopak? Zaczął mówić, że Gimpera sraka robiła. Zaczął śpiewać piosenki Gimpera Jestem niepowstrzymany. Zaczął wyciągać brudę na Gimpera. Był fanem Gimpera i chciał z nim tylko pogadać. Jak skupiony, kurwa. Daro jako ma na słuchawkę. Baza, odpowiem. Houston, mamy prawdę. Dariuszu, A, B, C lub D. No kurwa odliczaj, no ile kurwa? 10, 9, zaczął wyciągać 8. Brudy na Gimpera? Kurwa nie wiem, nie widziałem tego. Dobra, sprawdźmy w takim razie. Nie sprawdzajmy. Cringe'a kurwa. Gimper, sraka cię robiła. Przepraszam was widzowie, ale... brudne, a kurwa im takie łatwe. Kurwa! Ej, mam wrażenie, że wy się cały czas pultacie, kto ma jakie pytanie. To jest losowo. To jest zaniedbane dla mnie. Nie kłamie. Jak mam mniej, to dajcie mu trudniejsze. Łatwiejsze. Ustawione. Panie Dariuszu, no niestety błędna odpowiedź. Przechodzimy do pana Alana. Oj. Kurwa. Lecimy z shotem numer 11. To ja mam pytanie do dziewczyn. Bo bardzo mnie zastanawia jedna rzecz. Czy... No właśnie, o co spytał się Ludwiczek dziewczyn? Czy dziewczyny razem sikają w toalecie? Czy dziewczyny puszczają bąki? Czy dziewczyny lubią nieśmiałych facetów? Kurwa, gorąco. Czy dziewczyny czują do siebie jakąś nienawiść? Kurwa, chyba na śmieję się, czy dziewczyny puszczają bąki? Czy to jest definitywna odpowiedź? Tak. Sprawdźmy. Dziewczyny puszczają bąki? Jest to poprawna odpowiedź. 20 punktów na pana konto. I przechodzimy do... Uwierz mi, że wiem, że puszczają. Ty też, jak odpowiadasz poprawnie, za misia dostałeś. Kurwa, no dobra, masz i to nie jest takie głośne, nie? Dobrze. Kolejny szocik. Ale rozumiesz, ja już to, ale rozumiesz, ale to, ale spójrz są suche na mnie, fakty. Ale spójrz na mnie. Suche fakty. Na mnie. Suchych fakty. Przystojny chłopak, nie ale to nie jestem pomoże. Jestem pretty, kurwa. Co stało się później? Jestem dumny z pana ozdóbki drugiego. Kurwa, dzieci indyko. Dobrze. Ja wiem, jaka jest odpowiedź, nie czytaj. To nie czytam. No, oblał tego obok zdrowa wodą i wyszedł. Czyli odpowiedź A. No oczywiście, że tak. Zaznaczamy, sprawdzamy. To nie pomoże. Student pretty na tą, kurwa, federację. Co jest? Tak, jest to poprawna odpowiedź. Boxer dostał raz szklanką, raz wodą. Dlaczego jego oglądasz? Bo to jest gwiazda. To jest... Bo ty nie grasz w grę. On to jest Seba Fabiański. Po prostu nie wiadomo dlaczego. Oni się we dwoje kłócili, bo ja tego nie oglądają. On się kłócił z Filipkiem, ale... Obok z wodą. Dostał bardzo. Rykoszetem. Nie, celował w niego. Nie, to było intencjonalne. Intencjonalne. On gra. Dobrze. Gęboja. Pytanie, to jest pytanie. Shot do pana Jose.
A też nie ma tu żadnego głośnika, więc nie rezonuje mu jakaś fala dźwiękowa. Więc on po prostu sobie tutaj teraz bada. Jak się uspokoi, to będzie leżał. I co stało się później? A. Wąż wyślizgnął się i spadł na ziemię. B. Wąż wślizgnął się i podszedł w kierunku Ksajo. C. Nic się nie stało. D. Ktoś na hali krzyknął, pokaż cycki. Kurio, ja nie oglądałem. Wąż wyślizgnął się i poszedł w kierunku Ksajo. Pasikonik. Czyli odpowiedź B. B no. Sprawdzamy. No nie, ja tego i tak strzelam. Grywa! Tak coś czułem. Pokaż cycki. No niestety jest to błędna odpowiedź, więc 0 punktów. I lecimy do pana Piotra. Jesteśmy z Ksajo, ale nam sprawiłeś tutaj dużo emocji dzisiaj. Jak ty się czujesz? Kurwa, wykończony. Co powie Ksajo? A. Srać mi się chce strasznie. B. Konopski postawił opór. A. Ach chuj, nie chce mi się gadać. D. Szczać mi się chce strasznie. Kurwa, A albo D. Chuj, niech będzie A, dwójeczka. Niech będzie dwójeczka, sprawdźmy. D. Szczać mi się chce strasznie. No niestety odpowiedź D była poprawna. Kurwa. Ale byłeś blisko, byłeś blisko. Ja myślałem, że albo szczać, albo strać, już nie pamiętam, ale obydwa były na sy, więc tak. 10 możesz dać. A nie 20, a nie 0. No nie, no 0, no bo srać, szczać, co innego, nie? No nie tak. A robię jakieś dwie rzeczy na raz? Ja robiłem, zawsze robię. To jest tak kurde, przyjemne. Nie no, w pierwszy kasz. Ja no a co, o czym my gadamy, kurwa? Nie no, ja wiem, ale ja tego nie miałem. W Tajlandii tak robią? Masz inaczej jakoś. Jak? Lepiej jak robią. To co, normalnie. Jak srałeś, to nie lałeś? Dobra, to takie pytanie do tego. Nigdy nie srałeś, to srałeś? Ulfika. No? Znaczy, no jednocześnie, że ci kurwa... No tak. Jak robisz kupę, ale to samo z otwatu leci jakby. To jest, normalne. To jest tak zwane dwukomorowe zwolnienie blokady. Panowie! To jest zwolnienie blokady. Można opuścić wrota. Istnieje gówniany poziom humoru. Przechodzimy do... A to jest życie. To prawda. Przechodzimy do ostatniego shota, który ma pan Dariusz. Zawsze no wiesz, ogólnie tak naprawdę wszystkie walki prawie się tam kończyły w pierwszej rundzie. Co się stało, tak? Kurwa, co stało się później? O kurwa, A. Nie Przeliga poszedł i zaczął się spinać do Sadka. B. Ferrari pobiegł i uderzył Sadka. C. Dziennikarce popsuł się mikrofon. D. Sadek nagle niespodziewanie zakończył. Nie wiesz, co sobie odjebałem? No chłopie. Kurwa, jak to tam było? Każdy to widział. Nie wiedziałeś, co sobie odjebałem? Motywacja. Ościu. Z kołowrotka tam wjechałem. No, pan Natan prowadzi, no. Pan. Dobrze podkreślone. Dziękuję. Ferrari zajebał Sadkowi. Ferrari podbiegł... Zastanówkę. To jest Ferrari. Ale ja nie widziałem akurat tego. No dobra, jednak. No, tak jest. Faktycznie taka sytuacja się wydarzyła, jest to poprawna. No jeszcze była inna sytuacja, zajebał temu, jak się nazywa ten kurwa, wykładzina, nie? Ja. No właśnie. No. Ale wykładzinie każdy. Moi drodzy, no w taki oto sposób możemy podsumować sobie rundę trzecią. Kurwa. O, zobacz, no już wam czytam, panowie, możecie być na swoich miejscach. Kurwa, Darek ma drugie miejsce. Ty i tak, kurwa, miał mieć pierwszy. Pan Alan. I tak miał być pierwszy. Pan Alan, teraz punktu. Ustawiła. A ty ostatni, no. Kurwa. Chłopaki. No to dyskryminacja jest. Są tą czarną owcą w białym stadzie. Na YouTubie to leci, kurwa. Zaraz ban będzie. Ale nie chyba można, tak? Tak, to jest luz. Nikt się nie dowie w ogóle. Bracio. Co, kurwa? Nigusy moje. Kurwa. Co ty mówisz, kurwa? Przepraszamy całą administrację Twitch, jeśli to ogląda. Sorry, Twitch administration. Dobrze, podsumujmy sobie rundę trzecią. Pan Alan punktów 80. Weź na chwilę światło przygaść, no. Nie no, bo ma być ja pierdolę. Pan Natan punktów 100 i jest na prowadzeniu. Pan Jose punktów 60. Pan Piotr punktów 80 i pan Dariusz punktów 90. I jeśli miałbym to uklasować miejscowo przed rundą finałową, to na pierwszym miejscu jest pan Natan, na drugim pan Dariusz, na trzecim ex aequo pan Alan i pan Piotr. Na końcu
nasza perełka, pan José. Nie przekręcaj tylko. I w taki oto sposób podsumowaliśmy sobie wszystko i możemy przejść do rundy finałowej. Gotowi, gotowi. Muzyka. Dobrze, chłopaki, w rundzie... Pytanie, mam jeszcze szansę się odkuć, czy nie? Masz, tak? Bo teraz właśnie już wam tłumaczę, jak wygląda runda finałowa. Generalnie w rundzie finałowej będą trzy pytania. Pierwsze będzie najłatwiejsze, drugie będzie średnie, trzecie będzie najtrudniejsze. Kurwa. Na każde z nich musicie odpowiedzieć. One będzie, to pytanie będzie miało ABCD, więc na spokojnie będziecie, wiadomo, mieli jakiś tam możliwość strzału. Ale wpierw na kartkach, które macie, zapisujecie, teraz dostaniecie nowe karteczki i będziecie zapisywać przed rozpoczęciem gry, za ile punktów gracie. Wiadomo, możecie zagrać wabank, ale może was to po prostu wyeliminować z turnieju. A mogę sobie to wziąć? Fajnie by było, jakbyście dobra, grali jednak dobra. Do końca. Dobra, dziękuję. Więc na samym starcie, przed zadaniem pytania, ja po prostu zapisujecie, za ile punktów gracie. Can you repeat, repeat. A weź jeszcze raz przed. Can you repeat, jeszcze, bo kurwa... Ja. Już patrzcie, teraz dostaliście kartki, nie? No. Zapisujecie, za ile punktów gracie. Ty z 90 punktów możesz... no możemy to teraz nawet zrobić. Zapiszcie sobie każdy na kartce, dobra. Za ile punktów chcecie zagrać. Ty masz 80, ty masz 100, ty masz 60, ty masz... A jak, ile oddajemy za swoich? I co pytanie, tak będziemy na nowej kartce? Tak. Tak? Tak. A na nowej kartce, czy na tej jednej kartce? I teraz możecie albo podwoić kurwa, te bo punkty. To nie wiemy, czy mamy duże pisać, czy małe. Nie duże, możecie. Ale, no kurwa, nie wiem, czy będziemy mieli trzy kartki, czy jedną. Możecie ale jak duże. Nie odpowiem, to mi się idzie ja w dół, tak? Co? No te litery. No nie, kurwa, no bo później będziecie... Kurwa, wątek zgubiłem. Spokojnie, ja... co? Kurwa. To jest tak, jakbyśmy stawiali hajs. Ja, punkty. Tak, taki poker. I dostaniesz tak. Dwa razy tyle, jak odpowiesz. Okay. Jeśli odpowiesz poprawnie, dostajesz dwa razy tyle? Ja ci jeśli odpowiesz błędnie... A bo to też od nowa? Od nowa? Tak, skupcie się. Dostajecie trzy pytania. Pierwsze najłatwiejsze, drugie średnie, trzecie najtrudniejsze. Przed zadaniem pytania zapisujecie... Na, za ile punktów gracie? Albo to podwoicie, albo stracicie to, za ile gracie. Bez sensu w chuj. I zrobimy to teraz. Chłopaki, zapiszcie, za ile punktów gracie. Dobra, wszystko stawiam. A to nie możemy tak robić, że na przykład po kolei będziemy sobie zapisywać? Nie. Wszyscy w jednym momencie macie im pokazać, za ile gracie. Ten 50, prawie wszystko, co mam, musimy coś zostać na resztę, kurde. A potem jak już... Dobra, piszemy. Za wszystko, dobra, ja to tak... prawda? Można przegra, to już nie może dalej grać, nie? No, może. Ja dam mu wtedy punkt ratowniczy. No, zero punktów. Koło fortuny. No dobra, gramy. Grasz? Ja gram. Dobra, wszyscy macie zapisane, za ile gracie? Tak. To sprawdzamy. Pan Alan punktów 50, pan Nathan punktów 50. Ty również 50, pan José punktów 20, pan Piotr punktów 30 i pan Dario. Wiele tam jest? 20. 20 punktów. Dobrze, czyli teraz możemy lecieć z pytaniem. Pytanie? Zaraz się dowiecie. O kurwa, to jest wiedza ogólna? Okay. Co jest stolicą USA? I piszemy na kartkach, panowie, odpowiedź A, B, C lub D. To jest dla ale gdzie to, kurwa? W podstawówce. A. USA. Stolica USA, tak. A co to znaczy USA? Skrót, rozwiń. United? United States. I też tutaj napisujemy, tak? Wiemy, czy nie? Jeszcze raz? I to jest za... na kartce? tak, kurwa. na kartce. Ja, na tej same. Kartce, no. Dobrze, wszyscy macie zapisane odpowiedzi? Si. No to sprawdzałem po kolei. Panie Alanie? No a. Odpowiedź A, Nowy Jork. Jest to odpowiedź błędna. To no, tak. Dobra, daj teraz. Nowy Jork nie jest stolicą Stanów. Daj omnibusa teraz. Nie zmieniajcie, jak ktoś kurwa. Miał A. Ale kurwa oszukiście. Ja. No, ale będzie widać, kurwa. A weź wróć z tymi... Nie, ale nie, tylko z tymi. Z tymi, kurde, punktami, co wybraliśmy. No wróć. Waszy. No kurwa, wróćmy z planszy pytań. Co jest stolicą USA? Ja no, ale żeby było A, B, C, D. Żeby chłopaki widzieli. Wrzućcie nam to na chwilę. Kurwa, czekaj, ale to... czekaj. Ja patrzę na ręce. Dobrze. Panie Natanie. Kurwa, ale to nie jest stolica. Pega. Waszyngton to... Waszyngton jest stolicą. I dlatego pan Natan ma prawidłową odpowiedź. Ja jestem pierdolnięty. Kurwa. I za to lądują punkty, które podwaja pan Natan.
No tak. Elegancko. Pan Nathan grał za punktów 50. Oha. Czyli 100 ty, punktów kurwa, na pana konto. Czyli 150. O kurwa. 150 na pan w sumie. Dobrze. Tak? 150? Tak. Ej, kurwa, ten... Panie... panie Piotrze, ja to widzę. Ja nic nie piszę teraz. A co pan robi? Rysuj, maluję se. A, okej. Okay. No ja pierdolę. No nie, no wiem. Maluję ja... Nie, no, kurwa. Jakie wałki tu lecą. Jakie wałki. Panie Józefie. Jeszcze się śmieje, normalnie by się wkurwił, a się śmieje, kurwa. A, no. Odpowiedź Nowy Jork, kurwa. Jest odpowiedź błędna, jak już wiemy po panie Alanie. No, to samo, no. Panie Piotrze, proszę pokazać. Nowy Jork. Krzyczał, a? Serio? Ej, to kurwa, ja, dobra. Nie panie Piotrze, mówię. Proszę pokazać odpowiedź. A zamalował. Namalował choinkę. Jest to piękna, jest. Piękna odpowiedź. Mi się pojebało, tak samo. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, proszę pokazać odpowiedź. Nie wierzę, że kurwa. No to jest jeden mądry. Nie? Odpowiedź A, również błędna. Ja brawo dla pana Natana, który jako jedyny podwoił punkty. Kurwa, biały dom waszych. Tam jest biały dom, kurwa. Znak, chłopaki, no macie jeszcze dwie szanse. Dobra, kurwa. Ale stres. To jest stres, kurwa, że są kamery i tak dalej. Dobra, chuj z tym. Dobrze, zapiszmy teraz na karteczce, i tak nie jest za ile gracie znowu. Ale mamy nową, czy nie? To mamy tak. Nowe karteczki? I tak, to możemy wymienić. Ale to było łatwe, czy trudne? To było łatwe. Ale teraz na ile się podwaja? Na dwa? Dobra. To było, ta cały czas podwaja. Ale przepraszam, to było łatwe, ale podchwytliwe. To czyli wie. Trudne. Ile mam punktów? Aha, nowe. 50. Panowie, od zera do maksymalnej... Biały dom, znaczy nie wygram, no kurwa. Tak, tak. Panie Alanie, pan ma 30 punktów, panie Natanie, pan ma 150 punktów. Dużo, nie? Całkiem sporo, całkiem sporo. Panie Jose, punktów 40, pan Piotr punktów 50 i pan Dariusz punktów 70. Zapiszcie na kartkach, za ile punktów gracie w tej rundzie. Kurwa. Pan Piotr, fabank. A najmniejsza liczba, jaką można mieć? Pytanie number Sprawdzamy od lewej, panie Alanie, 20 punktów. Najmniejsza, ile można? 30 punktów. Ile można najmniej dać? No najmniej dyszka. Jeden. Dyszka. Dyszka do dyszki. Panie Jose? Dawaj, no. Za ile pan punktów gra? Do dyszka. Za dyszkę gra pan Jose, a pan Nathan gra się za za 30. Się ale ostatnio rzucę wabank i tyle będzie, wiesz co chodzi. Tak. Pan Piotr? 50. Punktów wabank, 50. Olin wjeżdża. Darek, ile żeś rzucił? 30. Kurio. I pan Dariusz punktów 30. Punktów. Dobrze. Skoro wiemy, za ile gramy... To będzie stówa, jak wygrał, nie? No tak. Dobra, dawaj. Skoro wiemy, za ile gramy, możemy przejść do pytania. O, które jest średnie. Ile trwała wojna stuletnia? Odpowiedź A, 98 lat. Odpowiedź B, 101 lat. Odpowiedź C, 100 lat. Odpowiedź D, 116 lat. Telefon do przyjaciela. Na kartkach oczywiście zapisujecie odpowiedź A, B, C lub D. Daję wam jeszcze na to 10 sekund, powiedzmy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I przechodzimy do sprawdzania. Ej, markery, kurwa, na bok, ty. Tak. I karteczki, długopisy na bok, poprosiłbym. Panie Alanie, zaczynamy od pana. Kurwa, podchwytliwe, no to C. Jaka była odpowiedź? C. Odpowiedź C. Okej. Okay. Przechodzimy do pana Natana. D. Odpowiedź D, która jest odpowiedzią poprawną. 116 lat trwała wojna stuletnia. Nie chociaż dość. Coś mi się jebało. Panie Jose. Jeden, ale... Nie no, świruję, miałem C albo B. Nie no, proszę pokazać, proszę pokazać odpowiedź. Odpowiedź albo C albo B. Czyli zła odpowiedź. Panie Piotrze. Ja bym dał A, B, C albo D ewentualnie. Proszę pokazać odpowiedź. Odpowiedź C. No niestety, niestety, ale tutaj no tracimy wszystkie punkty. Chuj z tym. I panie... No mnie zmyliło wojna stuletnia, no to kurwa ile może mieć? 100 lat. Kurwa, ale wiadomo, że to nie trwała. Na logikę, kurwa. Poszedł pan na logikę? To jest kurwa niesprawiedliwe, no. Między C a D, no ale chuj. No. Poszedł pan na logikę, no niestety, tracimy tutaj punkty. Ja bym chciał, żeby pan Piotrek miał za co zagrać, więc taki 10 punktów od pana prowadzącego dla pana Piotrka, żebym mógł zagrać za dyszkę. Dobra. To i tak pójdę. Ja już grałem, jakby ja już grałem.
Dobrze, chłopaki. No, formułę już znacie. Ostatnie pytanie trzecie, gdzie wyłonimy zwycięzcę. No, na tej samej. Zwycięzcę już tego programu tak naprawdę znamy, ale... To po co? Ale chyba, że zagrasz wabanki przed. Nie, ja nie gram wabanki. Ja chcę oddać to, ja wiem, na co oddam kasę, na jakie cele. To jest ostatnie pytanie, tak? Tak, jest to ostatnie pytanie. Dobrze, panowie, tak? Na karteczkach proszę zapisać, za ile punktów gracie. No, najlepiej to wabank, żeby coś się działo, nie? Ja bym poprosił karteczkę. No kurwa, takimi dużymi napisałeś, że... Nie. Możemy nowe karteczki dać. Nie, no, dajmy nowe karteczki. Nie marnujmy. A po co? Nie, nie marnujmy. Nie, jebać. No, recykling, papier, tego. No ja jestem stary, nie ja, tylko pomagam, oszczędność, all in. Inteligencja. Dobrze, polecimy od lewej, kto za ile gra. Panie Alanie, za ile pan gra? Mojej lewej czy twojej lewej? Od mojej lewej, czyli panie teraz Alanie. Teraz jest trudne. Za ile mogę zagrać? Teraz jest za dyszkę. Dyszunia, dyszunia. Też dycha. Ty za dyszkę, Nathan. Józef? A zróbcie tak, żeby to ostatnie pytanie było na przykład no nie, za nie. Kurwa... Bo wszystko. Za, nie wiem, no razy 250. No wcale nie no. No nie, nie zróbmy takiej chujni. A razy 25. Były, kurwa, żeby każdy mógł wygrać. No nie, dobra. No, urozmaicić trochę, nie? No nie żeby to urozmaicić. Bo zaraz przegramy no. I chuj do domu później. No chuj kurwa w dupę mi. Kurwa. Ja kurwa cię osilam. Kurwa. Żeby wszystko. Tak było, że teraz każdy mógł wygrać i chuj, nie? No taki nie, kurwa pierdolę, wiesz. No właśnie, tak każdy mógł wygrać. Z lotu upadki, no ale panowie, no mieliście kurwa cały teleturniej, żeby zaliczać z lotu. Nie ma zmieniania reguł. Nie ma zmieniania reguł. Tak. Ja bym też. Dawaj, ja bym dawaj. Nie zmieniał zasad podczas gry, no. Ale podczas kolejnej influenceriady, bo pewnie odbędzie się taka, mam nadzieję, że taki skład jeszcze zagości i wtedy będziemy mogli zrobić go z innymi zasadami, żeby każdy miał szansę na wygraną w rundzie finałowej. Nie, bo teraz to wiadomo, że Nathan wygra. Dobra, trudne pytanie. Dobra. Pan Nathan gra za punktów? A nie możemy się ten? Steamować? Tak, tak, będziecie mieli mniej. Tak, nie będziecie mieli. Ale w sumie jak to prawda. No. I tak będziecie mieli. To i tak nie wygra. Będziecie, nie? I tak nie wygra. No, nie, dobra. Nie, róbmy dziadostwa. Panie Józefie, za ile pan gra? To daj ze dwie dychy do 10. No, możesz mi strzeć dyszek. No, panowie. Plus te dychy. Na zeszyt. Na zeszyt? Pożycz. Dobra, podychę wam jeszcze pożyczam. Tak, pan Józef i pan Piotr jeszcze podyszkę no, ale pożyczam. Ja dyszka kurwa. To mało, bo to nic nie zrobi. Żeby się zdejść, to będzie bida. Na ruchy. No, kurwa, dajmy. Nie, nie ma dyszek, chuj, ale ja dyszek, chcę ty. Pomóc, kurwa. Ale nie ma zmieniania zasad. Cześć dyszek na ruchy. Ale panowie, no. Tak, żeby miał 70 i gram Ali. Za ile? Za 70 gram Alin. No, ale i tak będziesz grał Olin. No i tak, ale... Ej, mam jest ale oddam ci! No. Oddam ci! Spokojnie. Gramy. No, gramy tak jak jest. Nie ma zmieniania zasad. Tak. Zasad. Ale i tak dostaliście, więc pan Józef za ile? 3 dychy. A czekaj, czy dyszkę sobie zostawia na farta? Nie, daj za dwie. Ostatnie pytanie to jest ostatnie. Dwie dyszki na wyjście. Ostatnie pytanie, to jest tak daj za wszystko. No tak, no to... To co? Podkręca. Ej, to ja też mi to coś podkopsasz, czy nie? No kurwa. Ale poszli mam więcej. Czyli Olin, 40 punktów. Ulfik, dajesz mi parę punktów. No. Dyszka dla ciebie no jeszcze, Alanie. No ja za dwie dychy. No kurwa, to daj im, żeby no jak to każdy równo 50. Kurwa, każdemu dajecie, a... Dobra, po 50. Ale równo 50. To jak to 50. Jest? Dobra, niech każdy ma po 50, spoko. Wywaliście na mnie presję. 50 plus, tylko po, każdy, że miał 50. No. Każdy ma po 50. Każdy ma po 5 dych. Oprócz mnie. Oprócz Natala. No, każdy dobra. Po 5 dych to tak, niech ma. Ale to czekaj. Dałem to pytanie już, dobra. Ale czekaj. Dałem pytanie, no. Ale czekaj, stop. No. To kurwa, on też musi mieć 50. No nie, no kurwa. Darek, ty sam mówisz, że nie ma zmieniania zasad podczas gry. Kurwa. Ale jak ty sobie... Nie, no kurwa, zostawić to. Nie, zaakceptujcie mistrza. Serio, zaakceptujcie wybrańca. Grasz? Dobra, panowie, wszyscy gracie, rozumiem, za Olin, prócz Nathana, ty Nathan grasz za dyszkę. Chłopaki, wy gracie za 50, rozumiem. Pamiętajcie, dzieciaki, my żeśmy wszystko postawili, nie? On jest... Ale chuj nie robi. Pamiętajcie. Dobrze, przechodzimy do... Wchodzą? Wszystko Olin? Tak. Ja nie. Chłopaki, przechodzimy do ostatniego pytania. Dawaj. Czy wieża Eiffla zwiększa swoją wysokość? Odpowiedź A. Tak, latem. B. Zimą.
C. Jak ma wieża Eiffla zwiększyć swoją wysokość? D. Nie, wysokość jest stała. Ale przecież ten C z D to nie jest kurwa... A dobra, nieważne. Ja bym co innego powiedział jeszcze. Mamy... Ja bym dodał jeszcze jedną. Zapisujemy na karteczkach, panowie, A, B, C lub D. Ja mam jeszcze jedną. Ja pierdolę, a to jest tak podchwytliwe, bo w sumie... Ja bym dodał jedną odpowiedź i ją uzasadnię. Kurwa... Ale to jest... Dziadostwo, chuj. Dobrze. 5, 4, 3, 2, 1. Odkładamy długopisy i sprawdzamy odpowiedzi. Ja pierdolę. A. Odpowiedź A. Tak latem, Nathan? No C, ale dodam jeszcze E, że no ona się chyba zmniejsza. Właśnie, że nie jest coraz większa, tylko coraz mniejsza. A zwiększa, kurwa, swoją... Ona się zmniejsza. Dobrze? No ale poczekajcie! Poczekajcie! Latem objętość metalu jest większa niż zimą, tak, kurwa. Tak, ale ona dlatego i tak ma, chyba ze dlatego może być troszkę wyższa, no. Dlatego, że centymetr... Bardzo mądre... Dlatego, że centymetr, no. Ale będzie wyższa. No tak. Dało, jest zmniejsza. To bardzo mądre i... Pan Józef, co pan zapisał? Zimą, kurwa. Zimą. Zimą się kurczy. Pan Piotr? A. Zimą się kurczy. Odpowiedź A i pan Dariusz? Ja mam C. Pan Alan i pan Piotr z poprawą odpowiedzią o, tak latem. Ja mi się wydawało się zmniejsza. Chociaż na koniec, ty chociaż na koniec. Jak mówię, tak. To pytanie. Czemu tego stop? Kurwa, zero. No, bo podwoiłeś o 5 dni. Miałem mieć 80. Ja. Jak dostałeś 50, każdy miał po 50. Nie, no, wiesz, no kurwa. Ale panie Piotrze, no ale bardzo, ale zaskoczył mnie pan, że miał pan tą wiedzę, no, tutaj, że przy wysokiej temperaturze. Tak samo jest z asfaltem. Kto do Francji na roboty nie jeździ? O, za to, że powiedziałeś to, to dorzucam ci jeszcze 20 punktów. I kończysz z drugim miejscem, bo to naprawdę, tak jakby znałeś... No, kurwa, proszę, że to tak samo jest, kurwa, z drogą, kurwa. A mi się wydawało, że się zmniejsza. Podczas, kurwa, lata się jest, nagrzewa się ten asfalt, podczas... No dobra, już wiem. Pojebało mi się, bo się zimą zmniejsza, jak latem jest, no, jakby większa. No tak. Jak się i dlatego mi się pojebało. Ale wiedzę ma, nie? Jak się lata, kurwa, to, że te dwa, nie powiedziałem, to chuj z tym. No tak. No kurwa, no to, no tak. Najtrudniejsze pytanie. Ona się zimą zmniejsza, czyli mam drugie miejsce. Kurwa, jest tak druga. No dobra. Dobrze, podsumujmy sobie, panowie, pierwszą edycję Influenceriady po rundzie finałowej. Pierwsze miejsce zajmuje pan Nathan z 170 punktami. A mogę muzykę fajną? Dobrą muzykę oczywiście. Brawo. Masz aplauz. Dobra, skaki się z nim. I też się skończy. Pan Piotr kończy z drugim miejscem i 120 punktów kurwa na jego koncie. Pan Alan, miejsce trzecie, 100 punktów. Kurwa, jak mi się i pan Józef, i pan Dariusz, niestety, ostatnie miejsce ex aequo z punktami zerowymi. GBS! Tak, kawa jest. Sponsor dzisiejszej tak nagrody Fame z GBS. Rozdajecie teraz, dostajecie teraz takie kubereczki, jak to w każdym teleturnieju. Ruzgę. To jest, mój drogi, wiesz. Koperta. A GBS, to jest skarb. Ja też mam kopertę. Wszyscy macie tutaj świąteczny prezent. Jakiś nie otwieraj. Jak to w każdym teleturnieju. To nie, a to jakieś te pieniążki? No. To przeznaczę wtedy na jakieś cele, nie? Możecie dorzucić jeszcze 20 tysięcy, to ja... Myśmy uzbierali ponad 60 tysięcy złotych. No. Uzbieraliśmy dzisiaj? Tak, prawie, przepraszam, prawie. Za chwileczkę. A ja nie mogę jakieś mniejsze nagrody przeznaczyć na jakieś inne dziecko? Na dom dziecka? Nathan przeznaczy na swoje? Nathan wybierze, na który dom dziecka zostanie przeznaczone. No, a ja wiem, gdzie... To ja zrobię jeszcze drugie miejsce. Co, Alan? Myślałem, że tam... To musiałbym skonsultować z reżyserką. Skonsultujmy! Czy drugie miejsce... Widzowie nie decydują. Widzowie nie decydują. Z reżyserki dostałem odpowiedź, że ty możesz dorzucić ze swoich, jeśli... Dobra. Więc tak, to ty, Nathan, wybierzesz, na dobra, który dom dziecka ja tam, zostaną przeznaczone pieniądze. To na dom dziecka, tak? Bo ja dobra, tam... zróbmy jeszcze tak, jeszcze jedną dodatkową, taką dodatkową rundę. No. Każdy po stówie z nas położy. I tak dla dzieciaków będzie, nie? Kurwa, ale... Dawaj sobie zrobimy taką jeszcze jedną rozchodniaczkę. To jest dobry pomysł. Dobry pomysł. Mamy pomysł na drugą edycję fajną. Na drugą edycję? Drugą edycję? Nie w tej. No nie w tej. Łopie, no, dawaj teraz. Nie mamy już pytań. No to dawaj. Ja chcę przeznaczyć. Pamiesz. Co? Słucham? Co? Kurwa, przykro mi. Bo to na dom dziecka, tak? Tak. Okej, okay, to ja tak będzie przeznaczę. W sensie wybrany dom dziecka. Napiszcie... Na social mediach Fejmu no, będzie ja, pokazane, na które to poszło. To ja poinformuję i... na... Inst... No to nie, tak, dobra. To, że TikToka wygrałem, nie? To na suszalach Fejm poszło. Fejm doda, gdzie ten. Fejm doda, gdzie ja to dam. Tak, tak. Będzie to ogłoszone na kurwa, socialach Fejmu. Kurwa, jestem zajebisty.
Serio, w chuj dobry jestem w to. Jak chodzi o wiedzę, o umysł, to jestem, kurwa, jednym z takich z lepszych. W Polsce bym nawet powiedział. Stary. Dobrze, że ja nie jestem z Polski, kurwa. Dobrze, podsumujmy sobie pierwszą edycję Influenceriady. Brali w niej udział tacy zawodnicy jak pan Alan Kwieciński, pan Nathan Marcon, pan Jose Simao, pan Piotr Szeliga i pan Dariusz Kaźmierczuk. Dziękuję wam bardzo, że byliście. My widzimy się już w sobotę na gali Fame Reborn, gdzie macie do kupienia pay-per-view na fame.tv, a w piątek i również na Media Dayu, gdzie będzie ważenie, face-to-face'y, no i oczywiście media trening. Zapraszam was bardzo serdecznie. Potrawiam. Widzimy się i słyszymy już w piątek. Do zobaczenia. Wiecie, co robi. Wesołego... Piąteczka. Co? Wesołego... Jajka. Wesołego jajka. Wesołego jajka. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Bejot. Cześć. Bejot. Tara.